Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z nowym pudełkiem Shiny Balls i była to edycja limitowana, to nie było takie standardowe pudełeczko, które dostajemy co miesiąc, tylko to była limitowana edycja Deluxe Retouch by Shiny Balls. Coś takiego, pudełko w ogóle jest fantastyczne i tutaj na pudełku mamy logo Revitalash, ponieważ właśnie tutaj w tym pudełku znajduje się odżywka Revitalash do rzęs. Już otwieramy, tutaj już po otwarciu się oczywiście piękna różowa bibułka i w środku znowu jest ta karta do dermiki z rabatem VIP Club Dermika. Ja odkryłam, że te salony dermika są chyba tylko w Warszawie, czy gdzieś, wiem, że do nich nie mam dostępu, więc nie potrzebuję tego. Tutaj jest kupon, że jeżeli kupicie masło do ciała z tej nowej serii White Argan Oil za 69 zł, to macie żel pod prysznic gratis, no ale ja nie będę, to jest do końca września, ja do końca września nie będę w Warszawie, więc nie skorzystam. Tutaj jest jakaś ulotka jeszcze Fake Bake, sobie poczytam to później, sobie zostawię. No i tutaj już mamy opis. No i hit kosmetyczny Revitalash Advance i to jest Eyelash Conditioner. Tak, odżywka do rzęs. Revitalash, już jej użyłam jeden raz, ona była zapieczętowana tutaj jeszcze w taką piękną folię przywiązana z tą rzeczką, więc wyglądało to super, ale już otworzyłam, już raz użyłam, na razie wam nic nie powiem, ale oczywiście cała recenzja tej odżywki będzie, zaczęłam stosowanie, zobaczymy czy faktycznie jest taka super. Jeżeli miałyście tą odżywkę, to dajcie mi koniecznie znać, to jest tylko 1 ml, boję się, że mi się to za bardzo spodoba i będę chciała więcej, no ale zobaczymy, na pewno wam dam znać jak ten Revitalash się sprawdza. I to kosztuje aż 270 zł za 2 ml, czyli to kosztowało 135 zł. Więc ogólnie, no zobaczcie jak pudełko się zwracało. To pudełko chyba było ciut droższe niż normalna subskrypcja, ale na pewno nie kosztowało 100 zł. Później Fake Bake. I to jest samo opalacz wpłynie z rękawicą do aplikacji. I to kosztuje 137 zł za 170 ml. A tu mamy 88, czyli prawie taką połówkę. I no to też zobaczcie już jakie koszty. I słuchajcie, ja to otworzyłam, wie jaka, no super rękawica do aplikacji. Otwieram, a tu, słuchajcie, no ja chyba jakieś jaja. Bezlateksowe rękawiczki, które mogę kupić w aptece. No ale mówię, dobra, idę dalej. Otwieram dalej, no i jest. Czekajcie, już wam pokażę. Jest i rękawica. Po prostu te rękawiczki są chyba dodane, aby się nie ubrudzić jeszcze bardziej na dłoniach, żeby mieć czyste dłonie, a rękawica do nakładania jest. Tutaj jest ta profesjonalna rękawica. Bardzo, bardzo miła w dotyku. Przepięknie. Ona pachnie taką czekoladą, kokosem, czymś takim. No i tutaj mamy sama opalacz i jeszcze pompeczka do niego. Super, że to wszystko jest dołączone. Fantastycznie. Nie używałam jeszcze, więc wam nie powiem, ale oczywiście albo na blogu, albo tutaj na YouTubie będziecie mieli recenzję tego produktu, bo ja sama też jestem bardzo ciekawa, jak to się będzie spisywało. O, sobie szybko powkładam, żeby wiecie, nie robić sobie bałaganu. Okej, więc to. Dalej jest Skin Coat. I to jest krem 2-4H Energia dla skóry. Energizująca formuła kremu 2-4H została oparta na wysoko stężonym CM glukan, który wraz z skrobem ryżowym dostarcza skórze energii, odżywia i wzbogaca w cenne minerały. 158 zł za 50 ml. Oh my god. I to jest znowu połowa, więc zobaczcie, to są w ogóle duże opakowania, to są połowy regularnych produktów. A ceny tych produktów są po prostu powalające. Więc tutaj naprawdę 25 ml, taka duża tubka, to ze spokojem można sobie użyć i wypróbować, sprawdzić, czy nam się to pasuje, czy nie. Ja sobie zobaczę w ogóle, jak to pachnie, bo aha, jest zabezpieczone, super. Więc wszystko ekstra. Tutaj ja akurat przed kuracji triaknealem jestem wysuszona, więc taki energetyzujący, nawilżający krem może mi się przydać. Jest taki dosyć treściwy, raczej taki apteczny zapach, ale zobaczymy, bardzo fajnie, bo to w ogóle wygląda jak na taki apteczny produkt. Do tego przyszła cała taka broszura ze wszystkimi produktami tej marki. The Body Shop. I teraz zobaczcie to. Zobaczcie to. Widzicie? To jest pełnowymiarowy produkt. I to jest sorbet chłodzący do ciała Pink Grapefruit. Produkt pełnowymiarowy, sorbet do ciała, przynosi chłodno orzeźwiające nawilżenie skórze i utrzymuje ją bez uczucia lepkości. Zawiera 100% organicznego aloesu, który ukoi zmęczoną letnimi upałami skórę. I to kosztuje 49 zł. Pachnie przepięknie, ale ja sobie to zostawię na
na następne lato chyba, albo po siłowni, gdy będę chciała czegoś użyć takiego fajnego. Bo to jest żel, to chłodzi. To jest nawet narysowane, żeby nie jeść, bo naprawdę można byłoby to zjeść. Więc zobaczcie, tutaj jest pełnowymiarowy produkt, super nawilżający. Fajny żel, tyle, że właśnie on jest taki chłodzący, więc zostawię go sobie na lato. Aha, i tutaj jeszcze znalazłam taką ulotkę, znaczy ulotkę, tak jakby opakowanie od tego skin kodu, który jest przez, tutaj powinien być, nie wiem, dołączony. I tu jest opis łącznie ze składem. Wszystko tutaj jest wypisane, więc super, że zostało coś takiego dołączone, bo rzadko właśnie w tych pudełkach do miniaturek są podłączone takie ulotki informujące. Więc tutaj super. I jeszcze Etrebel. Jak zobaczyłam, że znowu będzie kredka z Etrebel, to się przestraszyłam, że znowu dostanę tą różową, okropną kredkę do oczu z Etrebel. Ale to jest Long Lasting Eyeshadow Pen, czyli produkt pełnowymiarowy, 59 zł. Cień do powiek w postaci kredki idealnie sprawdza się jako cień lub eyeliner. Odporny na działanie wody i rozmazywanie. Łatwa aplikacja, gwarancja, efekt, gwarantowany efekt. To zalety tego produktu, dostępny aż w 6 kolorach. I ja dostałam tym razem przepiękny, raz że matowy, dwa że chłodny, brązowy odcień. Zobaczcie. Zrobię swatcha i zgadnijcie, dam wam chwilę, żebyście mogły sobie pomyśleć, do czego będę mogła używać tej kredki. No, raz, dwa, trzy, do brwi. Produkt idealny do brwi, ma idealny kolor, jak kolor, te cienie kolor Tattoo z Maybelline. Jest dokładnie taki samym kolorem, więc naprawdę super. Troszeczkę się rozmazuje, ale myślę, że na brwiach dam mu szansę, a jak nie, to będę go stosowała jako po prostu kredkę do brwi. Będę nakładała pędzelkiem sobie, no, kredkę do brwi, kredkę do rzęs, żeby zrobić kreskę. Pędzelkiem nakładam, naprawdę, więc tutaj z tego koloru jestem zadowolona, super, w końcu będę mogła przetestować, czy te kredki z Etrebel są naprawdę fantastyczne. Więc zobaczcie, kochani, jakie piękne to było pudełko. Ono jest już raczej niedostępne niestety w sprzedaży, ale no, powiem wam, że ja byłam w takim ciężkim szoku i tak długo zbierałam po prostu szczękę z ziemi, gdy zobaczyłam, co jest w środku, że wow, po prostu wow. Także Shiny Box, ojejku, wielki plus, naprawdę coś fantastycznego wypuściliście. No, wiadomo, że tutaj to była edycja limitowana, to nie było standardowe pudełko, bo tutaj koszty były masakryczne, ale jeżeli jesteście w gronie szczęśliwców, którym udało się zamówić to pudełko, to naprawdę myślę, że jesteście równie zachwyceni jak ja, bo po prostu brawa dla Shiny Boxu. Dajcie znać, czy wam się podobały te produkty, czy miałyście któryś z nich, czy miałyście odżywkę z Revitalaszu do rzęs, kredkę z Etrebel i czy oczywiście zamówiłyście też to pudełeczko sobie. No i zapraszam do następnych filmików. Pa, pa!